Dzień dobry, drogie dzieciaczki, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziecie, nie będziecie mnie widzieć, tylko będziecie widzieć efekcik, ponieważ ostatnio nagrywałem filmik na Facebooka i używałem tego efekciku i parę osób mnie zapytało, co to jest, to fajnie brzmi i tak dalej, żebym wytłumaczył, co to tak naprawdę jest. Efekcik wydaje mi się, że jest najbardziej znany z tej solówki. To jest łami. Myślałem, że jest bardziej popularny, ale jeśli chcecie, no to wam wytłumaczę. To jest efekt i tak kupiłem używany, on już ma swoje lata, jest wymęczony. Ja go też dojechałem dość konkretnie, parę światełek, gnieździa i tak dalej, ale sam efekt działa. I wam pokażę, o co chodzi. To jest multi-efekt, który jest podzielony na trzy części. Mamy część łami, detune i harmony. Łami, no to jest oktawer. Mamy oktawę jedną albo dwie do góry i na dół. Opcje dive'om i tak dalej. Detune, no to takie jakby rozstrajanie. To nam robi, że tak jakbyśmy grali na dwóch gitarach, tylko tak lekko rozstrojonych. Harmony, no to jest, dodajemy sobie do naszego dźwięku interwał w wysokości właśnie tam danej, jaką sobie ustalimy. I co? I pokażę wam, jak to w ogóle będzie brzmiało. I tutaj mamy od razu ustawione dwie oktawy, czyli bez efektu, z efektem. Druga część to jest po prostu tylko o oktawę wyżej, zasada ta sama. Czyli nie ma co za bardzo tutaj pokazywać. Później jest oktawka w dół. Biskity chyba dużo stosują. I teraz mamy dwie oktawki w dół. Drogi, czyli nas po prostu przestrają dwa dźwięki tu. Bardzo ciekawy jest harmonizer i pierwsza pozycja. Tego jako nie wiadomo jaki tam poradnik na ten temat tego łami. To jest po prostu, chciałem wam tylko pokazać, że coś takiego jest. Pytaliście mnie tam na Facebooku, tam parę osób mnie pytało. Więc stwierdziłem, że po prostu tylko wam pokażę, co to jest. Oczywiście zapomniałem wszystkich opcji wam pokazać, no bo to jestem ja oczywiście poczepany. Powiedzmy, że to takie jest tylko za pokazanie wam, co to jest. Jest to fajny efekcik. Na internecie jak patrzyłem, no to on tak jest między 600-700 zł a 800-900, coś takiego w tym, tam 600 a 900 zł jest taki rozstrzał. Używany oczywiście na pewno możecie sobie kupić taniej. Ja tak jak mówię, też kupiłem używany, ale to dość dawno temu. Sam go oczywiście dojechałem, bo go dużo używam, jak widzieliście. I co? Fajna zabawa, efekcik jest wykorzystywany w wielu naprawdę fajnych kawałkach, więc polecam wam sobie poobczajać, w czym na przykład na internecie, na stówę znajdziecie w czym. I co? I mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, no to spokojnie zadajcie. Jeśli chcecie, żebym wam coś jeszcze ponagrywał na tym efekciku, no to oczywiście nie ma problemu. Tylko dajcie mi znać. I co? I miłego dnia wam życzę. Pa!